Widzicie i słyszycie? Mam taką nadzieję. Zaraz odblokowuję wam kamerkę i mikrofon. I teraz, jeżeli pani Bogusia kliknie na ekranie, kamerkę i mikrofon, to zaraz się wszyscy zobaczymy. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, klasa ósma. Czy pan nas słyszy? Doskonale was słyszę. Tak. Doskonale was słyszę. Też was widzę. W takim razie możemy rozpoczynać nasze spotkanie. Pani Bogusiu, czy pani chce coś powiedzieć na początek, czy też ja zaczynam? Ja zacznę. Dobrze, to zapraszam. Moja młodzież już wie, że gościmy dzisiaj na lekcji pisarza, pana Tak Marcina jest. Kozioła. Tak. Panie Marcinie, pan już też wie, że to jest moja klasa 8B. Cudownie. Ja jestem ich wychowawczynią i polonistką. Dzisiaj na nasze zajęcia przyszła też pani Barbara Rudyk, która pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy. Z Widzę panią. panią, widzę panią. Pod drzwiami z tyłu gdzieś, ale może pani do pierwszej ławki przejść, jeżeli jest jakieś wolne Nie miejsce. będzie widoczna, mamy tak kamerę jakoś ustawioną, kiepsko. Dobrze, dobrze. I co? Prowadzimy od wielu lat dyskusyjny klub książki, a od kilku z kolei nasze dziewczyny prężnie w nim działały, dlatego dzięki temu właśnie możemy to dzisiejsze spotkanie może się odbyć i możemy pana gościć i witać. I jeszcze muszę dodać, że nie jest pan anonimowym pisarzem dla mojej klasy, bo są to prawda jeszcze nieliczne osoby, ale które przeczytały pana książki i poznaliśmy już po trosze pana życiorys, tak ogólnie twórczość, ale tylko trochę, więc pana prosimy o więcej. No dobrze, oczywiście. A ja chętnie też będę odpowiadał na Wasze pytania. Mam nadzieję, że wyjdzie nam z tego fajna rozmowa, fajne spotkanie. Zazwyczaj ma troszeczkę inną formułę. Zazwyczaj jest tak, że ja dużo, dużo gadam, pokazuję różne rzeczy, filmy, animacje, przeróżne rzeczy się dzieją. Warsztaty to się nazywają wtedy warsztaty. A dzisiaj robimy to w formie wywiadu. I to też będzie dla Was okazja, żebyście, bo musieliście się trochę przygotować do tego spotkania. Zazwyczaj nie trzeba się przygotowywać, a dzisiaj to wiem, że niektórzy z Was właśnie przeczytali mój życiorys, dowiedzieli się troszeczkę na mój temat i na moich książek. Ale ja zacznę od tego, moi drodzy. Takie małe wprowadzenie wam zrobię. Ci, którzy nic nie wiedzą, też czegoś się dowiedzą na sam początek tego spotkania. Nazywam się Marcin Kozioł, to już wiecie. Niektórzy z was prawdopodobnie spotkali się z lekturą szkolną. Całkiem możliwe, bo jedna z moich książek jest lekturą szkolną w nowym kanonie. Na szczęście lekturą uzupełniającą, to znaczy to nie jest jedna z tych lektur, które trzeba czytać, tylko to jest jedna z tych lektur, które niektóre szkoły, bardzo wiele zresztą w Polsce, wybiera jako lekturę. No i czyta się ją dlatego głównie, że się chce czytać, a nie dlatego, że absolutnie jest to niezbędne. No i całkiem dobrze się to składa, że tak to właśnie wygląda, bo ta książka, której jestem autorem kilkunastu książek, ale ta, o której mówię, ta, która jest lekturą szkolną, jest kryminałem. O tej książce za chwilkę. A zacznę od zupełnie innej książki. Książki, o której być może nie słyszeliście, a może jednak ktoś słyszał. Ale ta książka jest dla mnie bardzo ważna. Ta książka nazywa się Szalona historia komputerów. I tak o to wygląda. Pokażę wam ją także w rzeczywistości. O, proszę bardzo. Jeżeli ktoś lubi komputery, smartfony, gry komputerowe, to zachęcam was także do tej książki. Ona wygląda w dosyć nietypowy sposób, bo ta książka wygląda jakby wyszła z Minecrafta. Takie wielkie piksele, wszystko jest takie olbrzymie, kolorowe i pikselowe, troszkę jakby to był Minecraft. Ale to nie znaczy, że to jest styl Minecrafta. Tak naprawdę Minecraft sięga do stylu grafiki komputerowej, takiej grafiki, jaka towarzyszyła tym pierwszym komputerom domowym, komputerom 8-bitowym, na których ja się wychowałem, które były dla mnie szczególnie ważne. A o tym myślę, że dzisiaj też sobie troszkę powiemy, bo być może niektórzy zechcą także o ten etap mojego życia i kolekcjonowania, bo mam własne prywatne muzeum komputerów, także o to zechcecie zapytać. Zachęcam was do tego, żebyście po tę książkę sięgnęli, tym bardziej, że nie czyta się jej od deski do deski, tylko na
na wyrywki, czyli można wylosować sobie stronę i o w tym właśnie miejscu rozpocząć przygodę z szaloną historią komputerów. Z tą książką, od której zacząłem naszą opowieść, właśnie mogliście się spotkać w szkole. A jeżeli nie, to liczę na to, że odwiedzicie bibliotekę i szkolną, czy też publiczną, a i w tej bibliotece znajdziecie tę oto książkę. Co prawda, ta książka jest oficjalnie wpisana do kanonu, na przykład jako lektura klasy szóstej, ale bohaterowie są znacznie starsi. W ogóle tę książkę pisałem z myślą o starszych czytelnikach, bardziej o licealistach. No ale bardzo dobrze się stało, że także trafia do nieco młodszych czytelników. To jest książka, która jest lekturą i kryminałem. Kryminałem opartym na faktach. I niektórzy myślą, że to się nie mogło wydarzyć, że ta historia została całkowicie zmyślona. No i oczywiście część tej historii została zmyślona, bo tak się pisze książki przygodowe, ale współczesna historia kryminalna, detektywistyczna splata się z wydarzeniami z przeszłości. A te wydarzenia z kolei nawiązują do niesamowitej historii Nikoli Tesli, wynalazcy, człowieka, który zmienił życie każdego z nas, chociaż nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. I jakbyście kiedyś sięgnęli po tę książkę, i mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, to odkryjecie, że ten człowiek miał absolutnie niesamowite życie. Życie, które zupełnie przypomina jakiś film science fiction, ale przede wszystkim to był człowiek żyjący pasją. No i ja też żyję pasją. O czym też dzisiaj może będziemy o tym rozmawiać. Żyję pasją, łączę pracę i pasję, podobnie jak Nikola Tesla. Moje życie jeszcze nie jest tak niesamowite jak Nikoli Tesli, ale staram się, robię co w mojej mocy, żeby tak było i zachęcam Was także do tego i mam nadzieję, że spotkanie też Was chęci Was do tego, żebyście podobnie kierowali swoim życiem, żeby dokonywać wyborów, które sprawią, że Wasze życie po prostu będzie niesamowite, pełne przygód. Ta książka doczekała się już drugiej części. W drugiej części bohaterowie jadą do Egiptu, znowu kryminał i znowu autentyczna historia, wymyślona akcja współczesna splata się z wydarzeniami z przeszłości, a te wydarzenia będą dotyczyły niesamowitej archeolożki Dorothy Eady. Jej życie naprawdę było kosmiczne. Dosłownie można by było powiedzieć, że kosmiczne. A trzecia część się ukaże niebawem. Trzecia część detektywów na kółkach. Chyba jesteście pierwszymi odbiorcami, którzy o tym się tak zupełnie oficjalnie dowiadują. Ta książka, trzecia część detektywów na kółkach tej serii ukaże się za jakieś półtora miesiąca, może dwa miesiące. Ale jeszcze w tym roku. W każdym razie ta książka, trzecia część się ukaże. To tyle, to są to książki dla takiej właśnie młodzieży, takiej jak wy, dla troszkę młodszych od was, ale to nie znaczy, że nie ma wśród was także czytelników i odbiorców, a przynajmniej takich odbiorców, którzy czasami sięgają po te książki. Jest inna seria. Te detektywi jak najbardziej to są książki dla młodzieży i dorosłych, a ta seria, wspominam o niej, seria, którą właśnie widzicie na ekranie, Wombat Maximilian, jest to dla trochę młodszych czytelników, ale wspominam o niej dla niej, dlatego że pisząc dla młodych czytelników także realizuję swoje pasje. Jedną z moich pasji są podróże i to jest właśnie fantastyczne, kiedy można połączyć te dwie rzeczy, połączyć podróżowanie, które zawsze było moją pasją, z pracą. Ja przez wiele lat pracowałem dla National Geographic Polska. No i to było też fantastyczne przeżycie dla mnie i możliwość realizowania swoich marzeń i także podróżowania. Te książki, które tutaj widzicie, książki dla dzieci, one sprawiły, ich pisanie, że odwiedziłem bardzo wiele krajów. Jedna z książek powstała w Butanie, druga książka powstała w Nepalu, a trzecia w Chinach. No w Chinach musiałem być nawet kilka razy, żeby zrobić tę książkę, bo Chiny są tak olbrzymie, a jak akcja się przenosiła z miejsca na miejsce, no to i ja tam musiałem właściwie odrębny wyjazd zorganizować, żeby zobaczyć i północ, i południe Chin, i jeszcze inne miejsca. Także pisanie książek dla dzieci to także może być niesamowita przygoda i naprawdę sposób na realizowanie swoich pasji. No, a jak się połączy pracę z pasją, to potem się okazuje, że wychodzą z tego fajne rzeczy. Ja tak przynajmniej sądzą czytelnicy, którzy już z tymi książkami się zetknęli. No i niektóre osoby, które zasiadają w jury różnych konkursów. Na przykład te książki dostały, to pochwalę się i Wombata, głównego bohatera, że te książki dostały nagrodę Magellana dla najlepszej książki podróżniczej dla dzieci.
przewodnika podróżniczego dla dzieci. No i to mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. A jak te książki powstawały? Zdradzę wam tylko jedną scenę. Tak z backstage'u, z zaplecza, jak się te książki robiło. Ja do tych książek robiłem nie tylko tekst, ale także robiłem zdjęcia. W tych książkach jest po prawie 200 zdjęć w każdej z tych książek. Sam te zdjęcia robiłem. Ilustracje robił już Mariusz Andryszczyk, ilustrator. Ja pisałem tekst, zrobiłem zdjęcia. Są też dodatkowe materiały multimedialne, bo to są książki interaktywne. Zobaczcie, jak te książki powstawały. Jedna scena tylko. Jedna scena uchwycona. O, tak właśnie, zobaczcie. Ten człowiek z przodu w kasku to jestem ja. To są Himalaje, 4000 metrów nad poziomem morza. I tak właśnie powstawała jedna z scen w książce o wombacie, w niebieskiej książce o wombacie. Główny bohater nauczył się latać, ale nie jak ptaki, tylko jak ludzie na paralotni. No i ja tam byłem, żeby zrobić zdjęcia do tej książki, musiałem nauczyć się troszkę latać. Co prawda za tyłu mam pilota, ale na sobie mam trzy aparaty, no i w ten sposób powstają sceny do tej książki. Tych przygód przy okazji robienia wombata było znacznie więcej, więc jeżeli będziecie mieli ochotę o nich zapytać, to również z przyjemnością wam o nich opowiem, a teraz tylko zajawiam jakby tematy, które mogą gdzieś was zainteresować. Inna seria sprawiła, że musiałem się nauczyć, a właściwie nie tyle musiałem, co bardzo chciałem, a się nauczyć jeździć konno. No poważnie, to była też seria książek dla dzieci. No sami zobaczcie Kotką zapowiedź. Książki dla maluszków, co prawda, to znaczy klasa tam pierwsza, druga, trzecia, ale zobaczcie, jaka fajna przygoda. Proponujemy wam przeczytanie fantastycznej książki. Książki, która jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Stajnia pod tęczą, bo tak się nazywa nasza nowa książka. I to miejsce za naszymi plecami, a to są główni bohaterowie. Junio, Lansik i Rakieta. Kuc. Słuchajcie, w tej książce będzie bardzo, bardzo wiele o miłości. O tym, jak konie porozumiewają się między sobą, ale także z ludźmi. Ale także będzie o tolerancji. Tolerancji, która jest bardzo, bardzo ważna. Słuchajcie, ta książka jest cudowna, fantastyczna, nie tylko dla dzieci, także dla dorosłych. Tak jest, słuchajcie, to są książki o koniach. Pewnie rozpoznaliście współautorkę, panią Kasię Dowbor, a my się przyjaźnimy od lat i postanowiliśmy napisać książki o naszej wspólnej pasji, o koniach. Pani Kasia ma stajnię. Ja nauczyłem się jeździć jakieś 4 lata temu po to, żeby realizować swoje marzenia, jednocześnie przygotowując się troszeczkę do takiego właśnie projektu o koniach. Bo to nie wystarczy siąść i napisać książkę o czymś, czego się nie zna. Ta książka jest niewiarygodna. Nawet książki dla dzieci wymagają sporo przygotowania, no i nawet ta książka, ta seria książek napisana z panią Kasią, no, zabrała mi sporo czasu na takie przygotowania właśnie praktyczne. A te książki z kolei też dla młodych czytelników, to są książki o przyrodzie, o ekologii i o pogodzie. Te książki z kolei stworzyłem we współpracy wspólnie z Bartkiem Jędrzejakiem, prezenterem pogody. Bartek zajął się wszystkim, co związane z właśnie zagadnieniami pogodowymi. Wniósł tą swoją fachową wiedzę i sporo pomysłów. A ja skupiłem się bardziej na rozwijaniu przygód puchaczy. No i wyszła nam z tego taka seria książek o pogodzie i o przyrodzie. No tylko dosłownie kilka sekund wam puszczę takiej zapowiedzi. Rytm naszego życia wyznacza pogoda i 4 pory roku. Wiosna, lato, jesień i zima. Na początku roku w takim oto lesie na świat przychodzą, wykluwają się z jaj malutkie, puchate, urocze puchacze. Największe z sów, jakie można spotkać w Polsce. Ale jesienią są już tak duże, że wyprowadzają się od swoich rodziców, opuszczają gniazda i same w takim lesie szukają dla siebie domów. Tyle na temat tych książek. Oczywiście dla was, najbardziej zachęcam do tego, żebyście odkryli skrzynię Władcy Piorunów i tajemnicę przeklętej harfy oraz
szaloną historię komputerów, bo to są książki jak najbardziej dopasowane do waszego wieku. Zresztą po te książki sięgają także osoby znacznie, znacznie starsze. Szalona historia komputerów to jest w ogóle książka, którą bardzo często jest kupowana przez osoby w moim wieku, bo one próbują dzięki tej książce przenieść się w czasie i przypomnieć sobie, jak to było, kiedy oni mieli swoją pierwszą konsolę, swój pierwszy komputer i grali na pierwsze gry komputerowe. Ja sam jestem graczem, bardzo lubię grać. Mało mam czasu teraz na to, ale to nie znaczy, że nie gram. Absolutnie zdarza mi się pograć. Chociaż muszę powiedzieć, że najczęściej sięgam po te gry z przeszłości, a nie współczesne, bo może dlatego, że one... No ale właśnie, zostawiam ten temat na sesję pytań, bo być może ktoś będzie chciał i o to zapytać. Ci z was, którzy mają Instagrama, zapraszam was do siebie na Instagram, Marcin Koziol, autor. Ci, którzy korzystają z Facebooka, zapraszam was na mojego Facebooka, marcin.koziol.autor, a wszystkich zapraszam także na moją stronę internetową, żebyście na tej stronie internetowej mogli zobaczyć wszystkie moje książki, troszkę więcej się o mnie dowiedzieć, a jakby ktoś miał ochotę książki z autografem sobie kupić, to jest taka także również tam możliwość. Ale najbardziej zachęcam wszystkich do tego, żeby odwiedzili bibliotekę i szkolną, i bibliotekę publiczną, gminną bibliotekę publiczną w Czernicy, bo te książki tam są, po prostu można je wypożyczyć albo na miejscu poczytać w czytelni. A teraz rozpoczynamy wywiad, czekam na wasze pytania. Jestem bardzo ciekaw, czego byście się chcieli dowiedzieć i kto będzie tym pierwszym odważnym. Jeżeli ktoś nie chce występować przed kamerą, to nie musi, wystarczy, że napisze na klawiaturze pytanie albo stanie obok, blisko kamery, żebym słyszał. Będziemy zadawać panu pytania, Dobrze, w takim razie fantastycznie, czekam na wasze pytania. Jest pan bardziej umysłem ścisłym czy humanistą? To jest trudne pytanie, nawet bardzo trudne, bo ja zawsze myślałem, na początku przynajmniej, że jestem bardziej umysłem ścisłym i przez bardzo długi, długi czas stawiałem na to, żeby zostać informatykiem. A to chyba z tego wynika, że to moja pierwsza fascynacja w bardzo wczesnym dzieciństwie. Czy wczesnym dzieciństwie, to były właśnie komputery. Mój tata przyniósł kiedyś z pracy pokazać mi taki pierwszy komputer i zaszczepił we mnie w kompletną fascynację takimi urządzeniami, bo to było naprawdę coś, co zmieniało rzeczywistość, coś, co pozwalało nam przenieść się w zupełnie inny świat, ten świat wirtualny. Dzisiaj ten świat wirtualny on zupełnie inaczej wygląda niż wtedy. A ten współczesny jest bardziej rozbudowany, ale też jest bardziej powszechny dla nas wszystkich, bo technologia jest wokół nas. W tamtych czasach, kiedy ja byłem dzieckiem, kiedy miałem lat 7 czy 8, wtedy nie było jeszcze telefonów komórkowych, nie było internetu, ale były pierwsze komputery domowe. No i tak naprawdę ta moja fascynacja komputerami sprawiła, że ja uwierzyłem, że ja jestem ścisłowcem. Ale z człowieka wychodzi zawsze prawdziwa natura. I we mnie też tkwił humanista, bo nawet ostatnio byłem w swojej szkole, niedawno w ubiegłym roku byłem w swojej szkole, do której ja chodziłem, do szkoły podstawowej. I moja pani nauczycielka, pani Elżbieta, wyciągnęła z jakiegoś archiwum szkolnego książeczkę, którą własnoręcznie napisałem jako 8-latek. I się okazało, że ta książka przetrwała 5 lat w archiwum szkolnym. No i fantastyczna sprawa, bo dowiedziałem się, że przypomniałem sobie, chociaż szczerze mówiąc, jak przez mgłę pamiętam, jakąś tam wycieczkę moją na Turbacz, bo właśnie o tym była ta książeczka, o przygodach na Turbaczu. Ja miałem wtedy 8 lat, więc tak naprawdę jestem też humanistą i ja uważam dzisiaj, że jestem bardziej humanistą niż ścisłowcem, zdecydowanie i lepiej się czuję w tej sferze, ale moją siłą jest to, że potrafię połączyć te dwie rzeczy, dlatego w moich książkach pojawia się często nauka, szyfry, łamanie szyfrów, czasami się pojawia matematyka. No, w ubiegłym roku napisałem książeczkę dla dzieci, ucząc
uczących się czytać, a jednocześnie uczących się matematyki. Dwie książeczki. I te książeczki dostały główną nagrodę. Jedna z nich dostała główną nagrodę od Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Druga książka dostała wyróżnienie. Książki właśnie łączą dwie rzeczy. Naukę czytania z nauką matematyki. Więc myślę, że ja właśnie taki jestem. Łączę umiejętności i matematyczne z humanistycznymi, ale szczerze mówiąc czuję się zdecydowanie bardziej teraz humanistą i nie wyobrażam sobie zmiany mojej pracy na coś, co byłoby tylko związane z kalkulacjami na przykład. Ile miał pan lat, gdy wydał swoją pierwszą książkę? Ile miałem lat? To jest pytanie akurat łatwo to ustalić. Nawet ją mam tutaj, gdzieś mam, dziwo sobie przygotowałem, żeby wam pokazać. Zazwyczaj nie pokazuję, ale gdzieś tu je mam. Pierwszej nie znalazłem, ale drugą mam, a drugą wydałem wkrótce potem. Słuchajcie, to są książki, które napisałem, jak miałem lat około 15. Czyli byłem prawie w waszym wieku, tak? Pierwszej książki nie mam tutaj, bo nie mogę jej odnaleźć, ale okładka gdzieś tam w internecie sobie lata. Niektórzy jeszcze, czasami można jeszcze kupić ją na Allegro. To jest w ogóle fajna sprawa, jak się po 25 latach, czy więcej nawet, 28, tak, czy 7 latach odnajduje na Allegro książkę, którą się napisało ćwierć wieku temu. A i ona dalej jest w sprzedaży i w takim sensie, że ludzie sprzedają sobie te kopie i na półkach niektórych one dalej są. To są książki o programowaniu komputerów, bo to była moja fascynacja, więc nawet pytaliście o to umysł ścisły, no to tak. Ja się nauczyłem programować bardzo wcześnie, nie sam, tylko nauczył mnie mój tata i bardzo, bardzo jestem mu za to wdzięczny. On mi pokazał ten świat komputerów. Potem się już uczyłem sam. Jak ja nauczyłem się, tata mi nauczył programować takiego prostego programowania, bardzo prostego oczywiście, jak miałem 7 lat, słuchajcie, czyli prawie jak zacząłem pisać w zeszytach szkolnych własnoręcznie, to też nauczyłem się coś tam programować na komputerze. Potem rozwijałem te umiejętności, a potem już przysiadłem się na komputery, których mój tato nie znał, na Amigi. No i właśnie o Amigach zacząłem pisać. I napisałem 3 książki o programowaniu tych komputerów. Amiga Amos w praktyce, taki język programowania, piszemy własną bazę danych, poradnik programisty. No strasznie nudno to brzmi dzisiaj, ale wtedy to była fascynująca sprawa zupełnie, bo mało kto jeszcze potrafił programować. Jeżeli ktoś się nauczył sam lub też z pomocą kogoś, to się tym chciał dzielić. No ja się chciałem podzielić i tak powstały te książki. A te książki też muszę wam powiedzieć, to była fajna historia, bo ja te książki wysłałem, nikomu nie mówiłem o tym, że piszę książkę w ogóle, bo to w ogóle nie wiedziałem, czy one się ukażą. Więc napisałem pierwszą książkę i ja ją wysłałem do różnych wydawnictw. Mając nadzieję, że może ktoś odpowie, może ktoś zechce się zainteresować, może ktoś zechce wydać. A skończyło się tak, że jak któregoś dnia, no właśnie, czyli to jest pierwsza rzecz, jaka podpowiedź dla was i dobra motywacja. Słuchajcie, nie bać się robić czegoś szalonego, bo to było szalone i poświęciłem na to mnóstwo czasu. To nie było tak, że ja miałem kontrakt, umowę, ja po prostu poświęciłem pół roku na to, po szkole, po lekcjach, nocami nie spałem, żeby napisać pierwszą książkę. Wierząc, że coś z tego będzie, a może się uda. Miałem ideę. Rozesłałem do iluś tam wydawnictw i nikt nie odpowiedział. No i byłem trochę zmartwiony, no bo tych książek rozesłałem, wydruków z komputera, rozesłałem całe mnóstwo i bez odpowiedzi. A któregoś dnia wchodzę do księgarni, wyobraźcie sobie, i w księgarni na półce znajduję swoją książkę. To były szalone czasy, bo historia była taka, że po prostu któreś z wydawnictw wydało książkę. Ono nie było nieuczciwe, to nie była kradzież, bo nie chcieli się ze mną rozliczyć. Tylko tyle, że zapomnieli o umowie, o wszystkim. No po prostu nie zrobili tego. To były przedziwne czasy, to był początek lat 90. Dopiero ta cała gospodarka polska zaczynała się formować. Kwestie regulowania praw autorskich, to jeszcze było wszystko w czasie,
właśnie się działo. I ta firma oczywiście bardzo chciała mi zapłacić, więc rozliczyli się, tylko że ja musiałem do nich zadzwonić i zapytać, o co chodzi, dlaczego, a jestem trzecim, ja wtedy miałem naprawdę 15 lat, jeszcze byłem bardzo młodym człowiekiem. Dzwonię do nich i przedstawiam się jako autor i oni mówią, a no tak, my wydaliśmy, no przepraszamy, że zapomnieliśmy panu powiedzieć. No to, ale słuchajcie, ale to coś otworzyło mi zupełnie nowe możliwości. Oni się rozliczyli, podpisali umowę, przyjechał pan z pudełkiem z Wrocławia, pudełko było pełne książek, bo dostałem w jakąś tam pulę książek autorskich i ten pan nie miał umowy wcześniej, więc nikt w tym wydawnictwie nie wiedział, ile mam lat. On przyjechał z umową do podpisania i z tą paczką pełną książek. Wchodzi do środka, do naszego mieszkania, puka, otwiera mój tata i pan mówi, o, to pan Kozioł, no pan Kozioł. To dla pana książki, tutaj będzie umowa, dziękujemy, fajna książka. A to mówi, nie wiedział kompletnie, o co chodzi mój tatuś. I zabawa, był kompletnym szoku, jak zobaczył książkę, która normalnie się ukazała drukiem i pudełko pełne książek i umowę z pieniędzmi, które nie były małe. To nie była jakaś tam symboliczna kwota. Ja pamiętam, że za te pieniądze sobie kupiłem monitor i dysk twardy do komputera, a wtedy ten sprzęt naprawdę, naprawdę był drogi. No dzisiaj to są jakieś groszowe sprawy. W sumie każdy może sobie pójść za kieszonkowe kupić dysk przenośny. A wtedy dysk twardy do komputera, do Amigi, to nie był mały wydatek. Jeszcze monitor. Za te pieniądze z książki dostałem moje pierwsze chyba zarobione takie większe pieniążki. Kupiłem sobie takie właśnie takie rzeczy, które też miały służyć temu, żeby stworzyć kolejne książki. No i tak się też stało. Za tą pierwszą książką poszła druga, trzecia. No i słuchajcie, no i to był ten moment, kiedy znowu przyszedł mi do głowy szalony pomysł, bo tym pomysłem było, żeby zgłosić się do konkursu stypendialnego i spróbować wyjechać za granicę, do szkoły, no do liceum. No i ja już wtedy byłem w pierwszej klasie liceum, jak padłem na ten szalony pomysł. No i wysłałem swoje dokumenty na konkurs z tymi książkami jako załącznikiem. No i potem były kolejne etapy rekrutacji. No skończyło się tak, że rzeczywiście dzięki tym książkom, dzięki tej przygodzie z książkami wydanymi, jak miałem 15 lat, po iluś tam etapach rekrutacji i po tym, jak tam zgłosiło się ponad 1000 osób z całej Polski, chyba 1200 wtedy było, to kilka osób, 7, dostało stypendia. Ja dostałem jako jedyny Polak stypendium do Gordon Stone, do Szkocji. I no jak widzicie, ten kolejny szalony pomysł przełożył się na kolejne szaleństwo, bo w czasach, kiedy naprawdę jeszcze niewiele osób wyjeżdżało za granicę, a już na pewno nie uczyć się do liceum za granicą z Polski, to mnie się taka niesamowita przygoda przytrafiła. No to tyle odpowiedzi na to pytanie. Słucham, kolejne pytanie. Który kraj, który pan zwiedził, był dla pana najciekawszy? Który kraj? Najciekawszy to był Butan. Butan zdecydowanie to jest jedno z takich miejsc, do którego każdego z was zapraszam, jeżeli tylko macie taką możliwość, kiedyś będziecie mieli, żeby tam pojechać, to pojedźcie i to jak najszybciej. A to dlatego, że w tym kraju póki co jeszcze da się zobaczyć zupełnie inną czasoprzestrzeń. A to mówię całkiem poważnie, bo władca Butanu wydał taki nakaz, dekret bardzo dawno temu, że każdy, kto wychodzi do pracy, do szkoły, do urzędu, we wszystkich oficjalnych sytuacjach, wszyscy muszą być w narodowych strojach. Więc naprawdę, jak tam lądujecie w Paro, na lotnisku, to jest jedyne lotnisko w całym państwie, to państwo ma tylko, miało wtedy, kiedy tam byłem, 2 samoloty, teraz ma chyba 3. I tylko te samoloty mogą nam przylecieć. To są smocze linie, Dragon Air, bo patronem tego kraju jest smok właśnie i władcą też. Jak tam się ląduje, to naprawdę mamy wrażenie, że przenieśliśmy się nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie, bo ludzie wyglądają inaczej, są pięknie ubrani, wszystko jak z bajki, naprawdę. Jakbyśmy je przenieśli do filmu kostiumowego. Tak to wygląda. To się troszkę zmienia, bo tam coraz więcej turystów przyjeżdża. W tym kraju zawsze były limity turystów na rok. Trzeba było starać się o specjalną wizę. Wiza była dosyć droga, nawet bardzo droga.
Więc nie jest to tak prosto tam pojechać, ale ta cena tej wizy, ona wcale nie jest aż tak wysoka, chociaż wydaje się, że to jest dużo. Ja nie wiem, to chyba $200 za dobę w tej chwili, za każdą dobę. To wydaje się bardzo dużo. Ale w tej cenie jest przewodnik, bo nie można tego kraju zwiedzać samodzielnie, samochód, w którym się podróżuje i dołączacie do grupy, bo tak, to musicie być w grupie, tam 7-osobowej chyba, czy tam 6-osobowej. Być może są mniejsze też w tej chwili grupy. Macie jeszcze hotel w tej cenie i macie jedzenie. Więc tak naprawdę za te $200 to jest dużo pieniędzy dziennie, ale macie komplet i możecie po tym kraju z niesamowitym zupełnie jeździć, a tam rzeczywiście czas jakby się jeszcze zatrzymał. Zachodnia część Butanu to jest taka część Butanu, która została dosyć dobrze spenetrowana przez turystów i tam rzeczywiście jest dużo samochodów już, a tam się już, no można mieć wrażenie, że rzeczywiście to już troszkę ta bajka znika, ale wystarczy pojechać na wschód kraju, w stronę Assamu, tam jest taki zjazd malowniczy do taką drogą wijącą się, dosyć niebezpieczną, jest bardzo niebezpieczną, uważaną za jedną z najniebezpieczniejszych drog na świecie, bo jest wąska, jest przepaść, jedzie się w stronę Assamu, w stronę Indii i tam naprawdę już można się poczuć zupełnie jak w bajce, bo gdzieś można zobaczyć jaki na zboczach niesamowite Himalaje, bo to wszystko jest Himalaje. I można też spotkać ludzi, którzy dbają o te jaki, takich nomadów, koczowników. Zupełnie niesamowity kraj. Zachęcam was do tego. Jeszcze na każdym kroku buddyjscy mnisi, dzongi, czyli takie specjalne zamki, pałace połączone z funkcją administracyjną. No cudowne miejsce. Zachęcam was do tego, żebyście Butan właśnie odwiedzili. A z drugiej strony moje ukochane miejsce na świecie to Indie. Tam mam przyjaciół, bardzo, bardzo lubię jeździć do Indii i kocham to przenikanie się pięknych zapachów ze smrodkami. Niektórzy myślą, że te brzydkie zapachy to tylko tam. Indie to tylko takie. No ja wiem, że niektórzy, ci, którzy jadą do Indii po raz pierwszy i zaczynają zwiedzanie od Delhi, no to przeżywają szok, bo z jednej strony szok. Z powodu smogu, tam naprawdę jest niezły smog. Druga sprawa to mnóstwo ludzi wszędzie można trafić łatwo na krowią kupę na każdym kroku, tak? I te zapachy takie nieprzyjemne, trochę brudu, ale z drugiej strony piękne zapachy, piękne kolory. To właśnie są Indie, pełne kontrastów. Ja bym radził zwiedzanie Indii od południa, bo zaczynając od południa trafiamy, tam jest znacznie rzadsze, mniejsze zagęszczenie ludzi i można czuć się zupełnie, zupełnie swobodnie, oddychać i rozkoszować się tym pięknem Indii i tak przyzwyczajać się stopniowo, im bardziej na północ, przyzwyczajać do tego, że jest ludzi więcej, troszkę więcej tego smrodku, brudu, ale jednocześnie pomiędzy tym wszystkim trzeba szukać tych pięknych rzeczy i te piękne rzeczy są absolutnie fascynujące. Ja kocham Indię. To jest miejsce, do którego będę jeszcze na pewno wracał, także odwiedzając moich przyjaciół indyjskich. Czy któraś książka została sfilmowana? Czy została sfilmowana? Nie została jeszcze sfilmowana. W ogóle w Polsce mało się robi filmów na podstawie książek dla młodzieży i dla dzieci. Bardziej bajki się robi, takie animowane dla najmłodszych. Ale muszę powiedzieć, że to nie jest wykluczone, że coś takiego się wydarzy. Ja nie mogę mówić o szczegółach, ale jest taka możliwość, że rzeczywiście coś takiego się wydarzy. Być może nawet szybciej się wydarzy coś takiego, że powstanie spektakl teatralny, ale film też jest absolutnie możliwy, rozważany. Film albo filmy nawet. No ale na razie, słuchajcie, w Polsce to się wszystko dzieje powoli. Zresztą mamy pandemię w tej chwili. Pewne rzeczy mogłyby się dziać znacznie szybciej, gdyby nie ta sytuacja nadzwyczajna w Polsce, więc w tej chwili wszyscy teraz mają troszkę wątpliwości, czy wykładać pieniądze w sytuacji, kiedy nie wiadomo, czy będzie można coś pokazać w kinie albo w teatrze, czy przyjdą ludzie, czy w ogóle nam się to zwróci. Więc teraz mamy dosyć trudną sytuację i troszkę spowalniają się pewne procesy, ale ja myślę, że to się jednak prędzej czy później skończy i wrócimy do takiej zupełnej normalności, a wtedy nabierzemy przyspieszenia, bo wszyscy będą chcieli nadrobić stracony czas, albo ten czas, który niekoniecznie jest stracony, ale po prostu pewne rzeczy nie mogły się wydarzyć. Więc wszystko przed nami, jest taka szansa.
A to pan stanie za kamerą, bo gdzieś czytałam, że ma pan takie umiejętności. Nie, znaczy jeżeli chodzi o kamerę, no to w takim sensie, że... O reżyserię. No tak, tak, tak. No to prawda, ale to nie filmową. Do szkoły filmowej mnie nie przyjęto. Miałem takie marzenie. To muszę wam też powiedzieć, fajna historia. I to też historia na absolutnie dla was, jako osób, które wybierają właśnie drogę zawodową, też ciekawa. Bo ja, słuchajcie, dostałem stypendium, to już wspomniałem o tym. Wyjechałem do Szkocji jako jedyny Polak w tej Szkocji, pierwszy Polak byłem w tej szkole, do której chodzili naprawdę niezwykli ludzie. To była wyjątkowa zupełnie szkoła. A cała część rodziny królewskiej, znacząca część rodziny królewskiej chodziła właśnie do Godunstone. Książę Karol, książę Filip. Szkoła niesamowitej reputacji, niesamowitej historii, dająca niesamowite możliwości. Tam był wspaniały departament teatralny. Ja w tym departamencie teatralnym uczyłem się właśnie dramaturgii, reżyserii. Dzięki szkole i dzięki temu, że mnie doceniono, to wystawiałem swoją sztukę na festiwalu w Edynburgu. A wystawiałem ją, słuchajcie, dlatego, że no właśnie, nie bałem się poprosić, bo ja powiedziałem, że w mojej szkole, że ja byłem na tym festiwalu ze szkołą rok wcześniej i wtedy robiliśmy spektakl grupowy na festiwalu, największym festiwalu teatralnym na świecie w Edynburgu, znaczy jednym z największych, bo może już w tej chwili jest jakiś większy, więc nie będę tutaj takim przesadzał, ale rok później powiedziałem, poprosiłem moją dyrekcję mojej szkoły i zaproponowałem, że ja mam swój pomysł na spektakl, chcę go sam zrobić, sam wyreżyserować, czy mi pomogą go wystawić. To było dosyć drogie, bo to generalnie trzeba wynająć scenę teatralną, w ogóle marketing tego wszystkiego, to jest drogie, ale moja szkoła zgodziła się. Słuchajcie, zgodziła się. Dla własnej promocji także. I wystawiłem swoją własną farsę pantomimiczną na festiwalu w Edynburgu. Zagrałem królika, a mój przyjaciel z Polski zagrał świnie. To była taka właśnie farsa pantomimiczna, w której występował królik i świnia dla dorosłych. To nie było dla dzieci absolutnie. A to był bardzo poważny temat, bo chodziło o dyktaturę. Ale generalnie cała forma była zabawna, śmieszna i bardzo się podobało. Dostaliśmy nawet bardzo dobre recenzje w The Scotsman, takim bardzo ważnym czasopiśmie dla tego środowiska teatralnego także. I potem miałem taką szansę, możliwość, żeby pojechać na festiwal w Australii, bo dostałem zaproszenie. Ktoś z tamtego festiwalu był na moim spektaklu, zobaczył i powiedzieli, a chcielibyśmy, żebyście wystąpili u nas, Melbourne. Ale ja wtedy wracałem do Polski już na studia po maturze i nie skorzystałem z tego zaproszenia, bo miałem inne plany. Ale do czego zmierzam? Ja przyjechałem do Polski wierząc po maturze tej brytyjskiej z tymi papierami, które miałem wejście na większość najwspanialszych uniwersytetów, o których można by było sobie zamarzyć. Przyjechałem do Polski i zderzyłem się z polskim systemem. Wtedy on jeszcze się formował. Nie ma się co dziwić. To były początki tej polskiej demokracji. I przyjechałem do Polski w 1996 roku. No to już może nie takie zupełne początki, ale jednak dalej to był jakiś tam etap wstępny. I pokazuję papiery szkole filmowej, żeby mnie dopuścili w ogóle nie w Łodzi, tylko w Katowicach, bo ja chciałem w Katowicach szkołę telewizyjną, właśnie z myślą o teatrze telewizyjnym kończyć. Pokazałem te papiery, a pan mówił, panie, ale pan nie ma matury. A ja mówię, ale ja mam A-levels, to są brytyjska matura, mam same A, najwyższe oceny. W ogóle z tym to mnie przyjęli na londyński uniwersytet, no ale ja chcę w Polsce. U państwa. Nie, no pan wróci za rok, jak pan sobie zrobi nostryfikację. My pana nie możemy dopuścić do egzaminu, bo pan nie ma matury. No i tak się skończyło, że moja przygoda z reżyserią w Polsce. No i całe szczęście. Złożyłem potem zniesmaczony tym troszeczkę, zawiedziony, złożyłem papiery na UJ. A UJ był już bardzo rozumną uczelnią i mnie dopuścił warunkowo do egzaminów, wszystko tam się wydarzyło, przyjęli mnie warunkowo i musiałem dostarczyć po prostu nostryfikację matury po jakimś tam czasie. Nostryfikacja trwała długo, bo się składało do ministerstwa te papierki, żeby oni tam sobie przejrzeli wszystko to i wystawiałem dokument, tak, to jest równoznaczne z polską maturą i tyle. Formalność. No ale ta formalność sprawiła, że nie jestem dzisiaj reżyserem filmowym. Więc za kamerą na pewno bym nie stał, natomiast
chętnie bym wziął udział w tworzeniu scenariusza do jakiejś ekranizacji i pewnie by się tak stało, ale nie jako główny scenarzysta, bo na tym, od tego są właśnie scenarzyści, żeby robić świetne scenariusze na podstawie prozy, a ja mogę doradzać. To oczywiście jak najbardziej. Kolejne pytanie, słucham. Mamy jeszcze 6 minut, więc musimy się spieszyć. Ja rozumiem, że rozgadałem się strasznie. No kochani, to w takim razie przyspieszam teraz, żeby było więcej pytań. To słucham. Jak to się stało, że pana książka trafiła na listę lektur? Nie wiem. Poważnie nie wiem. Któregoś dnia zadzwonił do mnie dziennikarz z informacją o tym, że w projekcie się znalazłem. Ja się po prostu zdziwiłem takim obrotem spraw. Poprosiłem o to, żeby zadzwonił później. Ja nie zdradziłem, że nie wiem, ale ja po prostu chciałem się upewnić, czy to ktoś mnie nie wkręca. No po prostu okazało, że rzeczywiście znalazłem się w gronie, w projekcie. Najpierw był projekt, tak? Rozporządzenia dotyczącego listy lektur. No i byłem potwornie zaskoczony i potwornie zadowolony, bo naprawdę tych osób, żyjących autorów, którzy znaleźli się w kanonie, jest relatywnie niewielu. Dosłownie 3 albo 4 osoby w klasach od, jeżeli chodzi o lektury, od klasy 4 wzwyż. W przypadku klasy 1, 2, 3 tych autorów żyjących jest znacznie więcej. Więc byłem bardzo zaskoczony i bardzo szczęśliwy, naprawdę. Ja myślę, że miało wpływ na to, że ileś tam lat wcześniej, nie, 2 lata chyba wcześniej, był taki plebiscyt w szkołach na książki, które mogłyby stać się lekturami. I ja pamiętam, że w tym plebiscycie miałem bardzo wysokie miejsce, bo na około tam 700 czy 800 książek zgłoszonych w tym plebiscycie internetowym, organizowanym przez ministerstwo, ja byłem w 1. setce. I być może, ja nie wiem jak to było, ale być może było tak, że ta 1. setka albo jakaś tam grupa tych książek była po prostu przeglądana uważnie. No i się znalazłem. Znalazłem się w tej zupełnie wyjątkowej grupie i jestem zaszczycony, że tak się stało. A odbiór tej książki Skrzyni Władcy Pieronów też bardzo, bardzo mnie cieszy, bo uczniowie nie podchodzą do tej książki. Jak już zaczną czytać, to się okazuje, że to jest fajny kryminał i że to jest fajna historia. W ogóle ta postać Nikoli Tesli jest niesamowita, która jest jednym z tych wątków, jego życie jest jednym z wątków zagadki i tej historii. I się okazuje, że to jest wciągające i że naprawdę lektura może być współczesna i z polskimi nastolatkami, z nastolatkami. Akurat w tej książce to nie jest dokładnie powiedziane, czy oni są Polakami, czy nie, ale ja ich postrzegam jako Polaków. Ale specjalnie jest tak to zrobione, żeby każdy, niezależnie od tego, gdzie mieszka, mógł poczuć, że ci bohaterowie są mu bliscy. 32, mamy 3 minuty do dzwonka. Słucham pytania. Jeszcze jedno pytanie, Bartku. Odsłoń buzię. Czy w stanie książek da się utrzymać? Tak, oczywiście, że tak. To nie jest tak, że... To jest moja praca, absolutnie. Ja słuchajcie, przez wiele lat, przez kilkanaście lat pracowałem w korporacjach, byłem dyrektorem i zrezygnowałem z tego, szukając właśnie czegoś, co będzie służyło, co będzie sprawiało mi szczególną przyjemność, coś, co pozwoli mi łączyć moje pasje. No i tak właśnie, do tego was zachęcam, do łączenia pracy z pasją. Ja zrezygnowałem z wygodnego stołka w korporacji na rzecz czegoś, co było szaleństwem. I do tego też was zachęcam. Zachęcam do tego, żeby robić czasami rzeczy szalone. Rzeczy, które inni by nie uwierzyli. A ja sobie wymyśliłem, że a może ja bym jednak zaczął pisać książki. Kiedyś mi się to udawało, to zmieniło moje życie, kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem. A potem okazało się, że po raz drugi pisanie zmieniło moje życie, bo napisałem książkę, która się spodobała, a za tą książką poszły kolejne. Teraz tych książek dla młodzieży i dzieci jest już 16 wydanych, kilka czeka na wydanie, czyli około 20 książek dla dzieci i młodzieży plus kilka dla dorosłych. Jak widać, pisanie zmieniło moje życie i sprawiło, że stał mój zawód, ale jednocześnie pasja, bo ja zawsze piszę o swoich pasjach. O komputerach, o koniach, o podróżach. Łączę te dwie rzeczy i to jest najfantastyczniejsze. Do tego was mocno zachęcam. Z tego można się utrzymać. Teraz
tylko żyje z pisania i z tego wszystkiego, co z pisaniem jest związane. Koniec, kochanie, dzwonek słyszę już. Dziękuję bardzo i życzymy dalszego realizowania pasji i spełniania marzeń. I z filmowych bardzo dziękuję. Książek. Dobrze, bardzo Państwu. Bardzo Wam dziękuję. A ja Wam życzę dokonywania wspaniałych wyborów. Przed Wami wybór liceum. Myślcie o tym, żeby wybrać taką szkołę, która też pozwoli Wam realizować Wasze pasje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.